Braczka i ona ziewa, ta blondynka. No. One myślą, że one będą żyły wiecznie, że one są na Pink News. Kościółek u nas. Katolicki. Następny przystanek. Przyczółek grochowski. On tak dzwonił, że ludzie tutaj zaalarmowali, że za głośno. Proszę Państwa, zobaczmy. Jedziemy tutaj przez tę. Następny przystanek. Kanał Wocławski. Przystanek na rządach. Dzielnice, ulice. Ale jest Stanów Zjednoczonych i działki polskie. Katolickie Polsce. Jak ludzie chcą żyć w kraju, na ziemi, są przyzwyczajeni do zieleni, a nie chcą zmienić swojego życia albo dostosować do wymogów Słowa Bożego dla swojego dobra już teraz. Nie chcą za wszelką cenę zmienić. Taki żebrak siedzi, taki żebrak stoi, taki żebrak leży, taki żebrak wisi. Tam pod tym uniwersamem cyganka powiedziała, nie jak ten katolicki pod tym słupem siedzi, to ona nie będzie stała. Bo ona też szebrze papierosów do góry. Proszę Państwa, zobaczę. W dalszym ciągu Praga, w dalszym ciągu Praga południe, jedna wielka 3-milionowa żebracznica, do której oczywiście co z tego, że tramwaj nie chodzi? Co z tego, że tramwaj nie chodzi? Przystanek. Dzisiaj, proszę Państwa, w Radiu Tok FM rozmowa na temat ludzi bezdomnych, czyli tak Janek Witek już teoretycznie jest jako ten bezdomny, no bo właściwie to, że Mareczek powiedział, że zapłaci, to jeszcze nie wiadomo, czy tak będzie. A poza tym ten autorytarny warszawski odpowiada takiemu Jankowi Witkowi, który o sobie mówi, że jest nędzarzem, że on wygrał w loterii amerykańskiej, że chce mieć, że chce być, chociaż i tak miliona dolarów nie uzyska. To jest ta szkoła, gdzie Bożena Rossa uczyła, że Bóg to Jahwe, a nie tylko Pan. Saska. Teraz będziemy na Marszałkowskiej. Przechodzimy do Szyńskiej, przepraszam, jedziemy. Przez Wisłę już przejedziemy. Także po drugiej stronie Wisły Państwo macie stadion Legii i tam będzie już kongres świadków Jehowy na Legii 4-dniowy. Także Państwo będziecie mogli poznać mentalność świadków Jehowy. Na tym stadionie też były kongresy i Wasz papież też był. Możecie poznać mentalność świadków Jehowy, którzy nie chcą, tak jak Mareczek, który wciąż chce, a co chce, to trzeba się domyślić. Ciągle chce, wciąż chce, wciąż chce. Gdy w czasie, gdy świadkowie Jehowy nie chcą, darmo wzięliśmy, darmo dawaliśmy i pomogą też za darmo, pomogą też nieodpłatnie. Nie tak jak ten Żyd, co tu w Radiu Tok FM mówię o bezdomnych, to żeśmy go dzisiaj z Mareczkiem wyłączyli, żeby nie myślał, że my słuchamy go w tej stacji. Typ, który zielonego pojęcia nie ma o bezdomnych, przecież taki bezdomny to nie chciałby już mieć nawet mieszkania, za które trzeba byłoby płacić, bo on nie jest w takim systemie łapciuchów, żeby mieć, żeby być za wszelką cenę, bo przecież taki łapciuk katolicki to, żeby mieć tytuł na przykład taki, docent, doktor, habilitowany, to by oddał pół domu, gdyby miał dwa, majątek cały, żeby być
żeby mieć. A przecież taki bezdomny tam by nie chciał mieć mieszkania, żeby za ten dom płacić, za prąd, za światło, za gaz. I to państwo widzą, że tam podejrzewam, że nie tylko bezdomny, także że leży za słupkiem przy uniwersami rondowia traczna w białych skarpetkach i żebrze. Babka mu dała 10-20 zł. No to już go tam nie było, bo on potrzebował na alkohol. I tutaj mu się daje na piwo, na wódkę. Czyli na głupoty, prawda? Na pety. Na pety. Już zadowolony. A u białych zeżre obiad. U Marcina Grubego, warszawskiego, z Palenicy Praskiego Warszawa. Zeżre zupę na Lubelskiej 30. Popędzą go tam, tu. Popędzą go jeszcze gdzieś indziej. A ta cyganka dzisiaj nie przyszła pod tenże właśnie słupek, żeby stać koło tego żebraka siedzącego cały dzień, leżącego cały dzień. Ona nie przyszła, ta cyganka. No bo ona żebrze papierosów tu, ale ona, ta cyganka praska, warszawska, polska, mazowiecka, nad Wisłą jest szlachcianką. Szlachcianką, więc nie będzie stała koło żebraka katolickiego. I ona tylko z tego powodu nie lubi tego katolika, bo katolicy to z każdego nie lubią cyganów. A one są zawsze sobą. Także babka dała mu na piwo, proszę państwa, wino i na pety jeszcze. A tam jest CSW, proszę państwa, gdzie wina z kolei kradną.